No, powiem wam, że świat zwariował. Miałem iść tam na tą moją klasyczną odkrywkę, że tak to nazwę, ale jako, że tam są drzewa, to tam nie wchodzę. Idę tutaj, bo tutaj jestem odsunięty od drzew. Jest po prostu masakra. Tak wieje, ja myślałem, że mi dach po prostu porwie. Ale mówię, idę pokopać. Za niedługo wywożą śmieci, to im troszkę muszę doładować. To co? To jedziemy, co? O, ten tu to ja, ten. Jademy. Powiem wam, że to nie wróży nic dobrego. Jednak mam tu nad plecami takie drzewko, które mi tu ładnie wygina. No ale nic to. Bierzemy się za kopanko. Tu jest ten kabel, który idzie tam. Tu już się przewód w środku przerwał. Jest tylko na gumie się trzyma. Także nie będę ryzykował. Jakaś butla. Jakiś browar był. Ale jaki? Z koziołkiem. To nie jakiś lech? Zagłoba. Zagłoba. Nie wiem z jakiego to browaru, ale jest zagłoba. O, patrzcie. Perła wyszła. Ale do paznokci. Nie taka do picia. A kiedy wyjdzie w końcu słoik pełen pieniędzy? Pieniędzów. O, tu chyba idą pieniądze. Tak. Tu są pieniądze. Tu jest słoik pełen pieniędzów. Zobaczcie. No, chodźcie pieniądze. Chodźcie. O kurde. A, proszę. No jak tu flaminga nie pozdrawiać? Pozdraw tu przyjacielu. Znowu pucha z rodowodem wyszła. A tu co jest? O, patrzcie co jest. Wprawne oko myśliwego. Jest miedź, jest mosiądz. Nie wiem czy to będzie widać. Kurde, ale co to jest? To jest wielkie. Wiem co to jest. To jest jakby chyba telewizor. Ciężkie. Ale tutaj jest. Nie, patrzcie. Jest dobrze. Tu jest coś wyrzucone. Ketchup. A jak ketchup. Patrzcie tutaj, jaka jest piękna. Nie wiem czy to był telewizor, czy nie. Mam tego zwłoki, ale... A tu? O, tu jest taka ruła. O, syty pokład. Syty pokład. Tutaj sprawdzimy, co jest. Umyjemy to troszkę w deszczu weczce. Zobaczymy, co jest do odzysku. No. Dobra znajdka. I patrzymy, co następuje po telewizorze. O. Wężyk. Będzie mosiąc. Znowu kopaczkę gdzieś zasiałem. O, patrzcie. Uchwyt odrynny. O, jest i kopaczka. No, ładnie ją przysypało. A to co? O, tu też taka ładna buteleczka. Patrzcie, z koniem. Kunina. Zwierzę na 2 litery. Kto zna odpowiedź? Piszcie w komentarzach. Zwierzę na 2 litery. Kurde, ale to jest chyba porcelanowa butelka. Dobra, a fajna.
butelka z koniem po oczyszczeniu z lakieru. Tak się pięknie prezentuje. O, niestety, przekleństwo polskiej ziemi, bateria na zawał. O, amelinium. Ładne, amelinium. Patrzcie, znowu kolejna. No niestety, skażenie tej ziemi jest niesamowite. Do ogródka bym jej nie wziął. Uuu, ale tu jest coś fajnego. Co to jest? O. Takie, o, ale kotlet fajny. Nie wiem, co to jest, ale wziął mnie z zaskoczenia. O, tu się coś wyłoniło. Widzicie, jak błyszczy. Co to jest? Czymże jesteś? O, chochelka. To będzie nierdzewka. Ułamało się tu i trzeba było wyrzucić. No, dobrze. Artur bierze. Tu jest jakaś butla. O, patrzcie, pełna jeszcze. Wódeczka. Nie, no, autentycznie pełna. Otwieramy? O kurde, boję się. Nie, no to jest chyba woda. Ale że jak? No nie pachnie. Tu coś jest, tu coś jest. Coś się błyszczy. Coś się błyszczy. Czyżby błotnik od rowera? Tak. Najprawdziwsze amelinium. Tego nie pomalujesz. Patrz, jak tu korzeń przerósł przez taką dziurę. O kurde. Ładnie. Czuję się trochę jak górnik, powiem wam. O, tu jaka rurka fajna. Z przyklejonym denkiem od słoika. O, odpadło. Czuję się trochę jak górnik. Boguś i Andrzej mogliby coś powiedzieć na ten temat. Pozdrawiam was oczywiście, panowie. A ja idę dalej na przodek fedrować. O, no to jest cincin jak nic. Mylę się czy się nie mylę? Martini, nie cincin, martini. O, spoko. Piło się tutaj, widzę ekskluzywne trunki. Trunek. O, znajoma butla. No spoko, ale powiem wam, że bardzo głęboko ten pokład schodzi. Nie wiem, czy się Chińczycy na mnie nie obrażą. Jakim kurde do jakiejś chałupy wpadnę. A tu coś jest fajnego. Tak jest. Taki jakiś hok. Kapitan Hok. O, tu jest jakiś makaron jeszcze. Widzę. O, fajny. No, takie makarony to Artur lubi. Super. Nie. No, wyjdziesz czy nie wyjdziesz? No wyjdziesz, patrzcie jaka ładna. Ze zdobieniami. No fajna, co to było? No, nie dowiemy się. Tu się dowiemy. The Green Tree Distillery. Nie wiem, nie jestem fachowcem, ale butla fajna. Kurde, sorry, wyszedłem za kadr, ale patrzcie, co znalazłem. Pepsi Light. Już was obracam. Ale pod słońce. Dobra, to was nie obracam. O, patrzcie. To chyba łożysko jakieś było. Nie wiem. Ono jest konkretny kąsek. Dobra, spróbujemy jeszcze się dorwać do tego kabla. Do tej pralki, co jest na końcu. O, tu jest jakiś kotleciur. Patrzcie. Wsad od zamka. Wkład od zamka, nie wsad. Co ty gadasz? Piękne, ale fajne. No, dzisiaj urobku jest, powiem wam, zacnie. Tu jeszcze idzie amelinium. Hat-trick! Pamiętacie, jak to reklamowali? Hat-trick, hat-trick! Mleko. ASM Radomsko. Pozdrawiamy Radomsko.
Myślałem, że moneta, a to guzik stary. Z jakiejś podomki. O! Patrzcie. Zakrywajka od kanki wypadła. Z tego wszystkiego. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale tu jest coś fajnego. No wychodź. O, fajny szpadel. Elegancki kąsek. Super. No warto było powalczyć. Dobra, to wyjmiemy i kończymy. O, taki kątowniczek, teowniczek w zasadzie. Fajny, ciężki. Pet. Niezmieniony przez dziesiątki lat. No i co, to wyjmiemy i kończymy, tak? No jasne, że tak. Wiecie jak to wciąga, nie? No jeszcze dwie minutki, no jeszcze dwie minutki. Zobaczymy co jest głębiej. O, na przykład taka coca i cola wyszła. O. O. Taki browar jakiś. Ale gdzie jest nasz przewód? Tu jest nasz przewód. Kurde, ale drugą jego końcówkę już tak zasypałem. O, idzie. Proszę. Wyszedł. Wyszedł. Dwużyłowy, piękny. No to teraz sprawdźmy, ile go jest. Jeszcze gwóźdź. O, teraz jest z drugiej strony zakopany. Opa. 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 No. I takie wężowisko. O, jeszcze blacha. No nie puścimy to miejsce. Nie, już kończymy. Już kończymy, moi kochani. Dziura się powiększa. Patrzcie. Tyle urobku. To do śmieci tam trzeba posegregować. Szkło na razie zostaje. Tu jest szpadel, ten telewizor. Chyba telewizor. Ten błotnik. O, patrzcie, tu jest skarpetka do niego przyczepiona. Elegancko. Może jest druga do pary. Także to sobie oczyścimy. Tu widzę, są elementy ameliniowe. Tam była miedziuszka. No i fajno. Szkło niech sobie deszcz opukuje. Patrzcie, jak ja to lubię. To co? To z tego miejsca się z wami żegnam. Pozdrawiam was wszystkich. I jadę. No i tak to wygląda. Znalazłem jeszcze dwie szuflady od starej lodówki. Takie wiadełecko. Tu są śmieci. Powiem wam szczerze, że tego urobku jest tyle, że jest co dźwigać. Kurde, tam będzie z 80 kilo. To co? No, oczywiście szpadel jest osobno. To jedziemy. No i tak, kolejna taczka wyjeżdża stąd, ląduje tam. Góry dzisiaj ładnie widać. Jedziemy na jakiś spacer z dziećmi. Dobry ten, jak to się mówi, dobry uczynek zrobiony. Jedziemy to rozpakować. Jeszcze raz żółwik dla was, papaty. Patrzcie, jak poprawił się mój status społeczny. Dorobiłem się na przoku dwóch kontenerów na piwko i teraz tylko ciach, ciach, puste, pełne i jest elegancko.